Hej, z tej strony Iron i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Słuchajcie, mam tutaj zadanie od miecza głodu i zdrady znaleźć zatopioną łódź, korzystając z miejskich zmysłów. Postanowiłem to teraz wykonać, więc... więc tak, tutaj trzeba się zanurzyć. Dobra, puszczę ten ster. No i lecimy! Dobra, zanurzyć to w ten sposób było się można, dobra. I tutaj powinniśmy sobie nalajcie ich powyżynać, albo i nie nalajcie, ej! Aj! Bydlaku! No chodź tu! Chodź tu, jeszcze raz, jeszcze raz! Kliwej, dobra. Dobra, no to chyba mamy, co? Użyto klucza do otwarcia. To już wszystko? Aha! Dobra, wiecie co, żebym... Kuźwa, skąd? To było z dodatku zadanie, wiecie? Dobra, no to teraz taki problem, bo muszę się dostać do... Cholera, może tutaj coś by było? Nie, muszę się dostać w to miejsce. Także jak najszybciej spróbuję to zrobić. Tam dzwonią dzwony kościelne, kurde, na mszę, księża wzywają. A ja im powiem, nie dziś, nie dziś. Ojejku, mogłem tego nie robić teraz na nagraniu. No trudno, no trudno, trudno, trudno. Zaraz przechodzimy sobie do zadania głównego, także. Także nie odchodźcie, zostańcie ze mną. Przeżyjemy to razem. Kolejną część tej jakże fascynującej fabuły. Już nie mogę się doczekać, aż dowiem się kolejnych rzeczy na temat tego Olgierda i tej całej kampanii, aż wykonam dla niego te zadania. No szybciej, co jest? Czemu on tak wolno płynie? Tutaj ile lutowców? Ze 3-4, chyba ze 4. Nawet, dobra. Dobra, Geralt, puszczaj. Puszczaj i suniemy. No, dobra. I teraz tak, to było w Oxenfurcie. Także przenieśmy się w to miejsce. O dziwo. Przepraszam, o dziwo zostało mi już tylko jedno zadanie fabularne, także. Już chyba żadnych zadań pobocznych nie będzie, więc. Teraz tylko i wyłącznie będę progresował z fabułą. Co nie powinno być ani na chwilę. Się nudzić nie powinno, więc. To tylko na plus już. Dobra. W ogóle licytacja tych mieczy. Dom aukcyjny braci Borsodich, tak? No raczej. Szeregowy Kleiner, przypominam, że jesteście na służbie. Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami. Proszę przedstawić cel wizyty. Licytacja mieczy wiedźmińskich była opisana w książce Wiedźmin Sezon Burz, czyli tej ostatniej, którą wydał, którą napisał Sapkowski. Pan Andrzej Sapkowski, także. Bardzo, bardzo przyzwoita książka, polecam wszystkim, panom Wiedźmina i nie tylko. Dobra, od razu do rzeczy. Zastałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. O, grubo. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. Wątpię. Zgodnie z rozporządzeniem 76 łamane na CW łamane na X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Kleiner! Mam wam przypomnieć, jaką karę przewidziano za obliżanie starszym szarżą? Kogo moje oczy widzą? Geralt, Wiedźmin z Rivii. Vivaldi? Pan Kierz...
Skąd ty właściwie jesteś? To nieistotne, druhu. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Wacław? Naprzykrzacie się Geraltowi? Mości Vivaldi, wasz szacowny znajomy, z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję, A ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. Ale rozkazy... Rozkazy, szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta, a? No właśnie. Baczność i morda w ciup. Dobrze, Vivaldi, tak jest. To się chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I marsz na obchód! Lewa! Prawa! Lewa! Lewa! No! Lewa! Prawa! Pomylił. Prawa! Lewa! Lewa! Prawa! No ruszaj się! Boże, co za sierżant. Nie oddawaj mieczy! Geralt, ty ćwoku! Dzięki za pomoc. Doceniam. Daj spokój. Czego się nie robi dla stałych klientów? Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na aukcję. Chodźmy na górę. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści precjoza, rzadką broń, różne egzotyka. Mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły mariborskiej. Van der Huya, Van Dejka. No proszę. Nie wiedziałem, że jesteś koneserem. Bo nie jestem. Dla mnie to wszystko bohomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem. To po co? No jak to po co, Geralt? Muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Aha. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodich był w Nowigradzie. Był, ale się przeniósł. Widzisz, Radowid zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową. 0%. Ciężko przebić taką ofertę. Prawda? No i to się nazywa przyjazne państwo. Dobra, do rzeczy. Wiesz, tak właściwie to chcę tylko porozmawiać z Horstem Borsodim. Z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Co, też nie żyje? Bo straszny z niego odlud. No, żyje, dobra. To, co jego ojciec, niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. Okej, okay. O, tam jest... Makica perłowa wysadzana topazami. Sprzedana, madam... Macica perłowa?! Suknia z haklandzkiego jedwabiu obszyta ametystowymi paciorkami. Cena wywoławcza 2000 koron. The fuck? A, Beskidu! Myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny. Ja mam wziąć ze sobą sporo gotówki. Nie jest atrakcyjny, Wimę. Nawet w markach kowirskich? Nawet w koronkach mariborskich. Wygląda na to, że do aukcji jeszcze chwila. Wimę, przecież to jest bankiet. Zgadza się. No i? Ja nienawidzę bankietów. Te wszystkie rozmowy o niczym, mikroskopijne porcje i podły alkohol. Nie będzie aż tak źle, zobaczysz. Przedstawię cię paru ciekawym znajomym. Ta starsza dama, o tam, to hrabina Mignol. Będziecie mieli dużo wspólnych tematów. A tamten w rogu to Hilbert, noworyż. Robił się na grzew gwinta. O, i widzę Jaromira, marszanda. Snob, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt. Tak on to wszystko słyszy, nie? Zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada tak stać jak kołki. No dobra, no to najpierw może... Geralt, to zapach pieniądza. Może od kołka zaczniemy, co? Jaromir, możemy ci zająć chwilę? Uszanowanie, Vivaldi. A ten to kto? Geralt z Rivi, Wiedźmin. Pomyślałem, że może byś nam opowiedział coś o obrazach, które będą dziś licytowane, Jak zwykle węszysz, na czym można zarobić. Przyganiał kocioł garnkowi.
Sam handlujesz płótnami, przyjacielu. Prawda, ale wpierw cieszę nim oczy, a ty traktujesz je tylko jak papiery wartościowe. Jedyna sztuka, jaka cię interesuje, to sztuka mięsa. A jak to jest z tobą, Wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Grubo. Dobra. Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę, ale tak, coś tam wiem. Czyżby? Przekonajmy się. No szlak. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu 5 płócien Vanderhuja. Ale nie odróżni ich od landshaftów 5 koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, Wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda Vanderhuja, mistrza z Mariboru? Chwila. Cholera. Ten po lewej na samym dole i ten po prawej na samej górze to są... To są screeny z gry, znaczy bardziej artworki z Wiedźmina. Podejrzewam, że ten po środku co wisi też i ten po prawej na dole też, więc wskaż scenę batalistyczną. To chyba z drugiej części będzie, co? Wskaż martwą naturę, martwa natura, czyli to będzie gra. Portret kupca. Czekajcie, ale do ciebie widzimy koneserze, nie wiem, jest... No, wygram. Wskaż idylliczną sierankę. To jest... Cholera. Wskaż martwą naturę. Dobra, niech to będzie. Ta martwa natura? Oczywiście, że nie. Fuck. To płótno Van Dyka. Ta paleta barw, praca pędzla. Widać na kilometr. Żegnam. No i kij ci w oko. Co za buc. Nie tam. Typowy arystokrata. Ja już zdążyłem przywyknąć. No ale ja jeszcze kurde nie. Zabawne. Dobra, sprawdźmy. Ogłosił bankructwo. A tu proszę, nowy pierścień. Witaj? Gdzie jest ta starucha, lol? Ej no. Zapadła się pod ziemię, tak? Czy zeszła na dół? Zeszła na dół, tak? Tylko patrzy kogo z pieniądza. Nie no, na górze. Lol. Wcięło ją, no kuźwa wcięło, ja pierdzielę. Czy ona stoi tutaj obok z tymi dwiema młodymi? Sprzedana Madame Bille. Nie znam pana i poznać nie chcę. Możesz ty pizdo. Cena wywoławcza 2000 koron. Zobaczcie, no, powinna tutaj być. Ej, nie ma. No dobra, chuj tam. Gdzie mogę się udać z tym facetem? Hilbert, Kopelat. Pozwól, że ci przedstawię. Geralt z Rivii. Uszanowania. Bardzo mnie miło. Mnie? Tam. Masz coś na oku na dzisiejszej aukcji? A nie. Kupię co mnie się spodoba. Coś paradnego, żeby na ścianie powiesić. Nilfgaard. Mam rację? Słucham. Talia, którą grasz w Gwinta. Nilfgaard. Dobrze mówię? Nilfgaard to dobra talia, ale wolę Królestwa Północy. Ach, rozumiem. Patriota. Zdradzę ci, Hilbert, że Geralt jest wybornym. Przegrana. Wybornym.
No, do aukcji jeszcze chwila, więc ten tego, może partyjkę, he? O matko święta. Wow. Dobra, nie będziemy... A, dobra. Raz kozi śmierć. W sumie czemu nie? Skuszaj się. Świetnie! Nie mam kart żadnych kart. Oczywiście. Geralt, pozwolisz na chwilę na bok? No, o co chodzi? Widzisz, jako że zaaranżowałem wasze spotkanie, sugeruję, żebyś w wypadku wygranej odstąpił mi 10%. Wiesz. To już rozumiem, czemu chciałeś nas sobie przedstawić. Jednego się nauczyłem w tym fachu druhu. Pieniądz nie śmierdzi. No, to jak będzie? Niech będzie, no kurde. Pomogłeś mi z żołnierzami przy wejściu, więc niech będzie. Jak wygram, 10% dla ciebie. Może 15%? Nie przeginaj, Wimę. Ach, ten Vivaldi. Dobra, grajmy. No, matko boska, stutariu kart, niech tu szlak. Nie potrzebuję tego aż... Oj. No, zdecydowanie wolę tego. Dobra, rozpocznij grę. Na tym poziomie to on pewnie będzie miał karty wyczesane w cholerę. Albo nie. Nie cholerę, dwie takie same karty. W sumie na cholerę... Na cholerę mi to. O, właśnie. O, sporo tego, nice. Ten cień mi się podoba. Strzelający Gunter Odin, cień. No to właśnie tak będzie wyglądał Gunter Odin. Będzie jakimś takim wilkołakiem, czy czymkolwiek innym. A dziwne, że są jego dwie karty tutaj, no ale dobra. Dobra, na razie na spokojnie. Wow! Aha, dobra. Gunter Odin, życzenia twoje zawsze spełnić z ochotą, da ci brylanty i srebro i złoto. Aha, czyli jeszcze jest taka karta. To on będzie nasyłać takie cienie? Ciekawe. Dobra, na razie, no ostrożnie, nie będę się śpieszył. Okej. Okay. No, skurczybyk. Podwoju, aj, szlak bydła. No, by spasował. Czy nie, nie spasuje, nie. Zabiera. Czyli... Kurde, nie lubię takiego zagrania. Co może... Gęsta mgła, no niech będzie. O, w sumie na dobre wyszło. Na... Z przewagą przewaga po mojej stronie. Aj. Ajajaj. No to wiem, że tego już na pewno nie wystawię. To może wystawię. A tą kartę, niech będzie. Nie wiem tak naprawdę, czego mogę się po nim spodziewać, więc... A no właśnie. Mogę sprawdzić te karty? Nie mogę. No dobra, to zaryzykuję i postawię to. 15. No chuj by cię trafił. Dobra, niech będzie. No jak on wygrał? No kurwa, co jest? Mieliśmy po tyle samo kart. Znaczy po tyle samo punktów. Dobra. Chuj drętwy. Kurwa, nienawidzę tych manekinów cholernych.
Dobra, postawię, co mam do stracenia. Mam dwie karty, mam cztery, teraz spasuję. Nie spasował, o. Ja mam i tak więcej. Aha, dobra. No szlak, czemu ja przegrałem do kurwy nędzy? Ja się wkurzyłem. Spasuję. No, nie spasuję. Dobra, no to ciułam do końca i tyle. Jeszcze pięć. Ciekawe, co on ma. Znowu chochoła wystawi mi. Remis. Ej, no! No co jest? Bo tyle samo punktów i co, on wygrywa? No kurwa! Co za lipa. Niezły jesteś, ale to za mało, żeby ze mną wygrać. Doprawdy. To co powiesz na rewanż? Przykro mi. Z każdym gram tylko raz. To co? Wafail, jak mówią elfy. Co za przydupas świński, chuj drętwy. No zatracony. Czasem po prostu zła karta podejdzie, jak to w życiu. Bo nie mam karty, debilu. Gdzie jest ta kurwa stara? No wkurwić się można. Przeszła... Aha. Witam, mości hrabinę. Pozwoli pani, że przedstawię mojego towarzysza Geralta z Rivii. Wiedźmina ze szkoły wilka. Wow. Przepraszam, mieliśmy już kiedyś przyjemność? Nie, rozpoznałam cech po medalionie. Musisz wiedzieć, Geralt, że hrabina Mignol jest znamienitą kolekcjonerką wiedy Minaliów. Wie czego znowu? Wszelkiej maści przedmiotów związanych z wiedźmińskim fachem. Mieczy, elementów ekwipunku, medalion. Aha. Można zapytać, skąd u hrabiny zainteresowanie skromnymi zabójcami potworów? Mamy miłe skojarzenia. Z czasów jakże już odległej młodości. Aha, dobra. Ależ proszę tak nie mówić, hrabino. Wygląda pani kwitnąco. Jesteście bardzo mili, panie Vivaldi. Ale poza wiedyminaliami mam też w domu lustra. A można spytać, co jest chlubą pani kolekcji? Zabytkowy pancerz ze szkoły wilka. Z roku 1234. Klasyk. Jest może na sprzedaż? Obawiam się, że nie. To pamiątka o wartości emocjonalnej. Aha, dobra. Inne wiedźmińskie cacka już by hrabina pewnie sprzedała. Albo kupiła. Więc może ubijecie jakiś interes? A ja potrącę sobie skromne... 5% opłaty manipulacyjnej. Psy. Rzeczywiście. W manipulowaniu nie masz sobie równych, Wime. Chylę czoła. No niech ci będzie. Pohandlujmy. Cechu żmi? Coś takiego stronicy zmysł. Dobra, jak wszystko, to wszystko. Jak się bawić, to się bawić, nie? No i tyle. O! O proszę. Ale posortujmy sobie. To mi się chyba nie przyda, co? Nie, jest słabe. Dobra, mniejsza z tym. To. Tego jest 6 od tego, co teraz mam. To nie, to. Nie warto. No dobra. No co, chyba sześcioteńko, co? Dobra. Ma coś hrabina na oku na dzisiejszej aukcji? Nie, ale Horst Borsodi zarzekał się, że wystawi coś, co mnie zainteresuje. Nie zdradził szczegółów? Nie. O, wie pan, jaki on jest, chodząca tajemnica. A, zmieniając temat. Mości Geralcie, zastanawiam się, czy pomoże pan damie w potrzebie? Zależy od rodzaju potrzeby. Och, to drobnostka.
byłam przed chwilą na balkonie i upuściłam tam kolczyk. Wydaje mi się, że wpadł między deski, ale nie mogłam go znaleźć. Może pan ze swoimi kocimi oczami? Żaden problem. Już się biorę do pracy. Będę zobowiązana. Do zobaczenia za chwilę, Wimę. Czyli gdzie to będzie? Ale z kocimi oczami to Geralt z Rinde. Słyszałam o nim. Z Rinde. Rozlane wino. I nic więcej. Co, zamknął mnie tutaj? Nie ma żadnego kolczyka, prawda? Nie ma. To może hrabina wytłumaczy, o co chodzi. Już bez żartów. Proszę wybaczyć. Ja... Bogowie, jakie to krępujące. Czy zna pan Wesemir? O, kuźwa. Trochę od pana niższy. Nosił wąs. Czy znam? Nauczył mnie wszystkiego, co umiem. Co? Co u niego, jeśli wolno spytać? Wolno spytać. Ale zanim odpowiem, chciałbym wiedzieć, co właściwie was łączyło. O, nikomu o tym nie mówiłam. Nigdy. Ale chyba jestem to panu winna. Kuźwa, Wesemir. W 1234 roku grasowała w Oxenfurcie niezwykle groźna bestia. To był Fleder, zdaje się. Wyznaczono nagrodę, wystawiono zlecenie. Do miasta zajechał wiedźmin Wesemir ze szkoły wilka. Szukał śladów potwora w naszej rezydencji. Wymieniliśmy spojrzenia, od razu coś zaiskrzyło. Więc wysłałam mu liścik przez guwernantkę. Potem przychodził po kryjomu, noc w noc. Aż któregoś razu ojciec coś usłyszał. Wesemir musiał uciekać. Nie zdążył nawet zabrać zbroi. A, więc to był początek słynnej kolekcji. Tak, ale i koniec naszej miłości. Ojciec wystawił za nim list gończy. Mnie szybko wyswatał. Szczęściem małżonek zmarł młodo, zostawiając nie lada fortunę. I tak żyję wspomnieniami. Ech, no tak, dobra. Obawiam się, że mam złe wieści. Och! Proszę powiedzieć, umarł chociaż jak wiedźmin? Nie, jak bohater. Choć tyle. I dziękuję, że tak elegancko znosił pan zramolałą wariatkę. Proszę tak nie mówić. Jestem stara i bogata. Mogę mówić, co chcę. A teraz... Niech mnie pan zostawi samą na chwilę. Wrócę na aukcję. Słuchajcie, mam łzy w oczach, serio. Niesamowite, ja pierdziel. Czyli Wesemir też hulał. Swoje zdział. Ajajaj, dobra. Szanowni państwo, aukcja zaczyna się lada moment. Proszę zajmować miejsca. O, wreszcie. Chodź do przodu, bo inaczej nic nie będę widział. O, mało tutaj jest osób, szczerze powiedziawszy. Dobra, gdzie to będzie się działo? Odbywało? Aha, zamknęli balkon. A skąd będą przynosili te wszystkie ustrojstwa? Jesteś zamknięte drzwi za nami? Zapomniałem spytać, jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą trzy pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawi. Oby. Czyli ten dodatek dzieje się po wydarzeniach z podstawowej wersji gry. Jak tam twój budżet? Będziesz licytować? Za zabijanie potworów nie płacą mi aż tak dobrze. Niech bogaci się bawią.
Ja sobie poczekam. Ach, Geralt, jak zawsze z pustą sakiewką. Przydałby ci się doradca finansowy, wiesz? Przydały to by mi się finanse. Nie przejmuj się mną. Zobaczę, czy zostało trochę kawioru. No, ktoś tam jest. Szanowni Państwo, witam raz jeszcze w naszych progach. Niniejszym rozpoczynam aukcję. No, sporo żarcia, Pozycja numer... Nie ma lipy. 500 po raz drugi. Po raz trzeci sprzedane. Czy widzę 300? Kto powie 300? Pan z monoklem daje 300. Szanowni Państwo, gratuluję udanych zakupów i zapraszam na przerwę. Jak tam, Geralt? Nie nudziłeś się? Oczywiście, że się nudziłem. Jak to zawsze w wyrafinowanym towarzystwie. Ale też niczego innego się nie spodziewałem, więc... Geralt, patrz! Jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz, nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. Rzucił na podłogę tym jabłkiem, lol. Witaj, Horst. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego, Geralta z Rivi, który... Nie był tu zapraszany. Wybacz, brak manier. Niestety zajęcia z etykiety w Kermoren zawsze stały na skandalicznie niskim poziomie. Jestem gotów w to uwierzyć. Odnoszę wrażenie, że panowie zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za... Czego ode mnie chcesz? Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to... Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Hola, spokojnie, przecież... Skąd? Nieistotne. Powiesz mi, co to jest, czy nie? Straż! Wyprowadzić Wiedźmina i więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy, przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbyt... O kurwa, no nie! Dajcie mi miecze, skurwysyny tępe! Co za chuje? Goddammit. Wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy wasz mości sromotny wpierdol. Faktycznie miejsce spotkania elit. No chodźcie, chłopcy. Chętnie rozruszam kości. Ajajaj! Dobra. Ajajaj! No cholera! No kuźwa jedna mać! No! Ile mam? No kuźwa jebana mać! Serio? Jeszcze zagonili w kozi róg. Bierze w rzece! No jeszcze nic nie widzę, co za kamera drętwa, ja pierdolę! Kurwa.
Wasze miecze. Proszę jeszcze pokwitować. Wieprze. Deponent odmawia poświadczenia odbioru. Podpisano sierżant Figner. Miłego dnia życzę. Skurwysyny tempo, jaka kamera zjebana była. Dwóch na jednego, ja pierdolę. Kurwy jebane. Zdenerwowałem się. Prawdę gadają. Nawet Wiedźmin dupa, kiedy wrogów kupa. Nie jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden. O, kolejny. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsowiego. Skąd wiesz, że szukam tego domu? Uczestniczyłem w aukcji. W przebraniu, rzecz jasna. Ciężko było nie słyszeć tej awantury. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca. A Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź chatę zielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przyszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić. Do zobaczenia, mam nadzieję. O Matko Święta, jak się zdenerwowałem, no. Sezamie, otwórz się. Zaktualizowane, nowy wpis o postaci nieznajomy. Horst Borsody, jebany chuj, ciota jebana. Dobra, słuchajcie, ja w tym miejscu zakończę odcinek. Pozdrawiam was bardzo gorąco i serdecznie. Trzymajcie się, cześć!